Serdecznie witam Państwa w programie Ewa Poleca. W jednych z poprzednich programów zachęcałam Państwa do przeczytania książki zatytułowanej Zachłanni. Dzisiaj jest mi bardzo miło przedstawić Państwu autorkę tej powieści, panią Magdę Żelazowską. Dzień dobry. Tomaszowiankę, co jest dla mnie niezwykle ujmujące, że ten debiut, który nastąpił pani autorski i to właśnie, że osiągnęła pani swego rodzaju sukces, bo o tej książce się mówi bardzo dużo, dużo się o niej pisze, przeczytałam wiele artykułów w różnej prasie, w Gazecie Wyborczej, w prasie warszawskiej, również w programach o książkach w internecie, że pani właśnie podkreśla to i to na okładce książki jest napisane. Tutaj mogę zacytować. Od 10 lat mieszka w Warszawie, pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego. Zgadza się. To jest bardzo naprawdę miłe, bo niektórzy ludzie, którzy odnoszą sukces, bo to niewątpliwie jest sukces, odżegnują się od swoich korzeni. Bohaterem książki jest właściwie jako miasto Warszawa, ale myślę, że te odniesienia i tematy, które pani w niej zawiera, dotyczą również każdego miasta w Polsce i pewno jest tu wiele przykładów z różnych innych miast, które borykają się z takim upływem młodych, wykształconych ludzi do tych dużych miast, wyjeżdżają właśnie. Młodzież wyjeżdża, żeby osiągnąć sukces. Proszę powiedzieć, właściwie kim pani jest, co panią ukształtowało, co pani teraz robi i dlaczego pani wyjechała z naszego miasta i skąd ten pomysł na pisanie? Może zacznę od tego, dlaczego wyjechałam. Podzieliłam tutaj, myślę, los większości moich rówieśników, przynajmniej większości moich kolegów i koleżanek z klasy w liceum. Wyjechaliśmy, ponieważ w Tomaszowie nie było jeszcze wtedy ośrodka kształcenia wyższego, nie było tutaj filii uniwersytetu. Były to już pewne początki, ale właściwie ta oferta, która była dostępna tutaj w okolicy Tomaszowa, na przykład w Piotrkowie, to nie do końca spełniała nasze oczekiwania i po prostu jeśli zależało nam na konkretnych kierunkach studiów, no to wiadomo było, że musimy wyjechać do Łodzi, do Krakowa, a ja wyjechałam do Warszawy i wtedy jeszcze znajdowałam się w mniejszości. Większość moich koleżanek i kolegów wybrała inne kierunki, ale zdumiewająco dużo przyjechało do Warszawy tych osób, także powiedzmy, że teraz tam wszyscy jesteśmy. Natomiast czuję się cały czas Tomaszowianką. W Warszawie mieszkam już od 10 lat. Tam skończyłam studia, tam założyłam rodzinę, tam pracuję już w trzeciej z rzędu firmie, więc uważam, że mam bardzo ciekawe życie zawodowe, którego pewnie w Tomaszowie niestety nie mogłabym mieć i to mnie przede wszystkim w Warszawie trzyma. Natomiast po tych 10 latach uświadomiłam sobie, że to już jest ładny kawałek czasu poza Tomaszowem, a ja cały czas o Tomaszowie myślę, tęsknię, bywam tutaj kilka razy w miesiącu. I to mnie zastanowiło, że właściwie jest to taka część tożsamości i mojej, i wielu moich rówieśników. Bycie z innego miejsca niż to, w którym się prowadzi dorosłe życie. I dlatego postanowiłam napisać o tym książkę. Książka jest, jak tutaj określają w podtytule, czy w tej reklamie, jest to pierwsza powieść o pokoleniu słoików. Tak. Czyli ta młodzież wyjeżdżająca, czy w ogóle ci emigranci szerzej, bo może nie tylko młodzież, nazywana jest pogardliwie właściwie w Warszawie jako właśnie słoiki. Proszę powiedzieć, skąd się wzięła ta historia, bo moim zdaniem wydaje mi się, że zainspirowała się pani troszeczkę taką publicystyką, która nagle na temat słoików powstała i był nawet taki plakat, który jakby symbolem Warszawy były właśnie te trzy słoiki. Czy również zaczerpnęła pani ten wątek? Tak, może zacznijmy od tego, co to właściwie jest słoik i skąd się to określenie wzięło. Bardzo dużo młodych ludzi, którzy decydują się na wyjazd z mniejszych miast do dużych miast, cały czas utrzymuje kontakty z rodzinami
i z odwiedzin w rodzinnych domach przywożą słoiki z jedzeniem domowym. I to rzeczywiście stało się takim punktem wyjścia tego ironicznego określenia, chociaż ja uważam, że ono jest całkiem sympatyczne i jeśli się ma trochę dystansu do siebie, to nie ma w tym nic złego, no bo to jest właściwie zabawne i przywożenie jedzenia w słoikach to jest taki efekt tego, że ktoś się o nas troszczy i mamy dobre więzi z rodziną. Natomiast rzeczywiście temat przyjezdnych jest bardzo popularny ostatnio w mediach i jest tłem takiej żywiołowej dyskusji, czy to dobrze, że jest tylu przyjezdnych, czy może raczej każdy powinien zostać tam, gdzie się urodził. I rzeczywiście ludzie są na ten temat bardzo podzieleni. Natomiast jeszcze ten temat nie został poruszony w literaturze i ja znalazłam tutaj przestrzeń do tego, żeby też zabrać głos. I oczywiście z perspektywy osoby przyjezdnej, bo myślę, że gdybym nie była przyjezdną, abym się na ten temat wypowiadała, no to mogłoby to wzbudzić pewne kontrowersje. Znam pogląd dziennikarza, który pisał o pani książce, pana Orlińskiego, który twierdzi, że Warszawa żyje dzięki właśnie tym słoikom, tym przyjezdnym. Warszawa wykorzystuje ich umiejętności, ich talenty, nie dając nic w zamian, bo bardzo ciężko jest, no nie wszyscy mają takie szczęście jak pani, że rodzice pomogli, nie mogą młodzi zdobyć mieszkania, nie mogą, nie mają, mają za mało pieniędzy, żeby osiągnąć kredyt, czasami pracują za darmo, bo wielkie korporacje uważają, że powinni cieszyć się z tego, że w ogóle pracują, mają możliwość zdobywania doświadczenia, a nie pensji, więc tu podzielam pani pogląd, że rzeczywiście ma szczęście Warszawa, że ciągnie do nich tabun młodych, wykształconych ludzi. Natomiast są takie miasta w Polsce, które, z których ludzie wyjeżdżają. Już nie tylko z naszych małych miasteczek typu Tomaszów, ale są takie prognozy Łodzi, Bydgoszczy, Kielc, gdzie ta depopulacja miast naprawdę grozi im i nawet 20-procentowym wyludnieniem w ciągu dwóch kolejnych dekad. Ale zostawmy te badania GUS-u i powróćmy do pani powieści. Chciałam zapytać, ponieważ jest pani Tomaszowianką, z rozmowy przed wywiadem wiem, że również była pani czytelniczką naszej biblioteki, to po prostu zapytam o pani lektury, o to, co panią ukształtowało jako człowieka, jako pisarkę już, bo ten debiut był, jak twierdzą tu recenzenci, niezwykle udany i obiecujący. Więc jakie są pani wybory, jakie lektury, co pani lubiła czytać kiedyś, w przeszłości, a co teraz? Może coś pani poleci czytelnikom? Myślę, że u mnie początki wiążą się z moją najbliższą rodziną, która bardzo wysoko postawiła mi poprzeczkę. U nas się zawsze bardzo dużo czytało. Książki są do tej pory głównym prezentem na wszystkie okazje i święta. Mój starszy brat czytał już od najmłodszych lat i ja, będąc 6 lat młodsza od niego, zawsze czułam, że muszę go dogonić. I dlatego starałam się czytać pewnie więcej niż przeciętne dzieci w moim wieku. Od czego zaczynałam? Od baśni, od bajek, od Astrid Lindgren, od Tove Jansson. Z czasem ta moja miłość do Skandynawii, uwielbiam Agnieszkę Osiecką, która jest niezwykle zabawna i ma mnóstwo celnych obserwacji. Lubiłam wiersze księdza Twardowskiego. Później miałam wiele literackich romansów z różnymi pisarzami, których połykałam seryjnie. Czyli dopóki nie skończyłam czytać wszystkich książek, to nie zaczynałam następnego. Natomiast myślę, że jest bardzo dużo książek, które ukształtowały mnie nieświadomie. Teraz nie potrafię ich przywołać, ale myślę, że to one ukształtowały mój język i to też była taka ciekawa obserwacja, do której doszłam po przemyśleniach właśnie, które by to były najważniejsze książki w moim życiu. Myślę, że najwięcej zawdzięczam tym, których mogę już dzisiaj nie pamiętać, ale z którymi spędziłam wiele godzin wieczorami, nocą nieprzespanych. Natomiast teraz ukazuje się takie mnóstwo książek, że ciężko jest nadążyć i ukazują się zarówno książki słabe, jak i bardzo dobre.
I jeśli chodzi o takie ostatnie nowości wydawnicze, to ja tutaj jestem wielką orędowniczką młodych polskich pisarek, kobiet, dlatego że uważam, że mężczyźni piszą świetnie, ale za mężczyznami nikt się nie musi już wstawiać, bo oni mają świetną opinię i zgarniają większość literackich nagród. Nawet ktoś ostatnio pokusił się o takie statystyki. Dlatego ja bronię kobiet i na przykład bardzo polecam powieści takich autorek jak Anna Fryczkowska i tutaj zaraz polecę ostatnią. Bardzo lubię Patrycję Pustkowiak, cenię Sylwię Hutnik, także zachęcam do wspierania młodych kobiet i to wcale nie są powieści o miłości czy o romansach, bo tak niestety literatura kobieca się kojarzy. I na przykład jedną z takich ciekawych książek jest Kurort Amnezja Anny Fryczkowskiej właśnie. To jest thriller psychologiczny, utrzymany w takiej konwencji trochę kryminału skandynawskiego, a trochę na przykład takiej ostatniej bestsellerowej powieści Zaginiona dziewczyna, czyli tutaj są takie tajemnice, ale właściwie zagrożenie wypływa z tego, co jest w naszym umyśle, z niewiedzy na temat siebie i innych. Akcja powieści dzieje się nad Bałtykiem w zimie, jest to bardzo tak zręcznie zbudowany klimat takiej mrocznej historii i bardzo zaskakujące rzeczy wychodzą na jaw. A jednocześnie jest to ciekawe studium kobiecej psychiki. Także polecam. Ja chciałam jeszcze zapytać Panią, co to znaczy osiągnąć sukces w literaturze? Czy rzeczywiście, wcześniej mówiłam, że powieść Pani rzeczywiście przyniosła wiele dobrych recenzji, ale czy Pani sama uważa, że to już jest sukces? Czy jeszcze do czegoś Pani dąży i czy rzeczywiście będzie Pani tą ścieżką podążać pisarsko? Na pewno jest to mój osobisty sukces w takich kategoriach tego, że spełniłam swoje ważne marzenie i to już jest dla mnie ogromnie dużo i sam fakt, że ta powieść się ukazała, że się podoba, że tyle znaczących dla mnie recenzentów zwróciło na nią uwagę, to jest dla mnie ogromny sukces. Sukces w literaturze dzisiaj jest niesłychanie trudny do osiągnięcia, ponieważ ukazuje się bardzo dużo książek. W Polsce rocznie ukazuje się około 30 tysięcy nowości. Oczywiście są już tam wszystkie słowniki, poradniki, no ale mimo wszystko jest to przytłaczająca liczba. Dlatego taki sukces komercyjny myślę, że jest do osiągnięcia tylko uporem, ciężką pracą i niepoddawaniem się. I dopiero po... Czy łatwo było znaleźć wydawcę tej? W moim przypadku akurat było dosyć łatwo i dosyć szybko, chociaż nie spodziewałam się tego, dlatego że właściwie pierwsza redakcja, której pokazałam swoją książkę, zareagowała bardzo szybko, że chcę ją wydać, a ponieważ była to redakcja, którą znam, to zgłosiłam tę książkę anonimowo z prośbą o takąż opinię na temat tego, czy ten tekst się do czegoś nadaje, czy oni by widzieli tutaj dla bliżej nieznanego autora szansę na publikację. I od razu na tyle ten tekst się spodobał, że po prostu został skierowany do druku. Więc to było proste. Dlatego Pani anonimowo to składała, że pracuje Pani w tym wydawnictwie, czy pracowała? Częściowo tak, tak. Nie, może nie dokładnie, nie bezpośrednio, ale rzeczywiście blisko bardzo. Dlatego nie chciałam, żeby tutaj pojawiły się jakieś dziwne sytuacje z tym związane. Zależało mi na niezależnej ocenie. No, wydaje mi się, że z tego, co Pani powiedziała, najlepszą receptą na napisanie książki to najpierw jest czytanie książek. Tak. I bardzo zachęcamy wszystkich zdolnych młodych ludzi, którzy chcieliby kiedyś pisać, marzą o tym, żeby najpierw przyłożyli się rzeczywiście do poznawania literatury i do czytania. Ja Pani życzę oczywiście dalszych sukcesów i pisania, bo książkę, którą przeczytałam, tą pierwszą, jest ona taka lekka w czytaniu, napisana takim ciekawym językiem i ma wiele takich naprawdę ujmujących wątków i istotnych dla współczesnej rzeczywistości, szczególnie dla młodych ludzi. Czy Pani planuje dalsze swój rozwój właśnie w tej dziedzinie, w takiej twórczości literatury obyczajowej, no i troszkę, tak jak Pani powiedziała, takiej kobiecej?
Tak. Chociaż to określenie jest, to jest ryzykowne, troszkę ryzykowne zawsze. I takie niekoniecznie. Tak, dla mnie pisanie kobiece to jest pisanie skupione na człowieku, niekoniecznie na romansowych wątkach, natomiast na przyglądaniu się temu, co mamy w środku i jak się odnajdujemy w różnych sytuacjach. Takie studium psychologiczne człowieka, bardziej niż poszukiwanie sensacji, skandalu, rozlewu krwi. Także pod tym kątem jak najbardziej. I rzeczywiście chciałabym pisać dalej, mam już pewien pomysł, nad którym pracuję i jeśli uda mi się go zrealizować, to będzie kolejna powieść osadzona w takich właśnie ważnych społecznie zjawiskach współczesnych, bo to mnie najbardziej interesuje. Myślę, że tyle ciekawych rzeczy dzieje się dookoła teraz, tu i teraz, że warto o tym pisać i stąd czerpać pomysły. A nie będzie to troszkę taka publicystyka? Zobaczymy. Nie wiem jeszcze, będę starała się nad tym zapanować, natomiast no, kto wie, to może wyjść z tego coś ciekawego. Pewno najłatwiej jest pisać o tym, o czym człowiek wie, prawda? Co zna z autopsji, ze swojego życia, bo na pewno jest w tej powieści zawarte wiele wątków z pani życia, z życia znajomych. Czy rzeczywiście dobrze się domyślam, czy tak właśnie? Tak, jest? Oczywiście. To w 90% są sprawy, które przydarzyły się albo mnie, albo komuś tuż obok. Także no, myślę, że większość pisarzy czerpie inspirację z tego, co sami kiedyś zaobserwowali i co wydarzyło się tuż obok, bo to jest najciekawsze i też pewnie najprostsze niż tworzyć jakieś sztuczne światy. Tak, ja czytając tę powieść też, ponieważ mam córkę, można powiedzieć, pani wieku, też z tym problemem młodych ludzi, ich życia, zdobywania nauki, pracy, też spotykałam się tak na co dzień, obserwowałam życie właśnie jej i jej środowiska. I wydawało mi się momentami, że to jest taki język, którym ci młodzi ludzie się posługują na co dzień. Jest on rzeczywiście bardzo ładny, bo bardzo ładnie pani pisze, czasami poetycko nawet, takimi pięknymi frazami, ale właśnie wydaje się, jakby to było, jakbyśmy sami mówili, jakbyśmy sami czytali jakiś problem gdzieś tam w jakiejś prasie społecznej, albo jakby to było nasze własne przemyślenie. Zachęcam bardzo młodych ludzi szczególnie, żeby tę pani książkę przeczytali, bo jest ona faktycznie o takiej generacji młodych osób, 30-latków dzisiaj, tak? No oczywiście tu już zdradzamy pani, że tak powiem, wiek i tak, rok urodzenia, ale to jest niezwykle jeszcze piękny wiek właśnie, samo centrum młodości. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj, jak w obecnym, co pani dzisiaj robi i czy ta praca, nie pisarska, tylko ta, którą pani w życiu robi, panią satysfakcjonuje, czy jest pani zadowolona? Tak, ja jestem bardzo zadowolona i trochę przypadkowo zajmuję się tym, czym akurat się zajmuję obecnie, bo ja jestem z wykształcenia tłumaczem i językoznawcą, ale w zawodzie właściwie pracowałam tylko podczas studiów. Natomiast na 5. roku dostałam się na staż w dużym wydawnictwie prasowym i tam zajmowałam się marketingiem i sprzedażą. Później zaczęłam pracować w grupie portali internetowych, a obecnie w branży wydawniczej książkowej. I myślę, że wszystkie te trzy prace były i są nadal bardzo ciekawe. Miałam okazję poznać, w jaki sposób funkcjonują czołowe właściwie grupy mediowe w Polsce i jest to bardzo kreatywna praca, bardzo ciekawa. Myślę, że nie mogłabym zajmować się takimi prozaicznymi rzeczami jak księgowość chociażby, więc jestem bardzo szczęśliwa, że pracuję przy powstawaniu jakichś nowych, ciekawych jakości, że to jest praca bardzo twórcza, pełna dobrej energii i dająca coś dobrego ludziom, czy w postaci magazynów, portali, czy teraz książek. Także jestem bardzo zadowolona i myślę, że mam ogromne szczęście, ale to właśnie można zyskać, jeśli odważy się wyjechać i poszukać swojego szczęścia gdzieś w świecie. Pani Magdo, dziękuję pani bardzo za tę rozmowę. Ja również. Zapraszam, za chwileczkę zaproszę panią na spotkanie z czytelnikami. Tak jest. A rzeczywiście przesłaniem z tej rozmowy z panią niechaj będzie właśnie to, że
zachęcamy młodych ludzi, żeby odważnie wyruszali w świat, żeby nie obawiali się realizować swoich marzeń. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie.